Siemano widzowie, ja jestem Olgier The Player, a dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek Pet Simulator X. Jest dzisiaj ze mną oczywiście Franz39. To jest. No i mamy update oczywiście walentynkowy w Pet Simulator. To jest bardzo fajna informacja, ja sobie już trochę pozbierałem. W sumie jak widzicie to działa całkiem nieźle, oczywiście nie udało mi się sprzedać keyboardkata, ale to jak lecą te cubitcore i te wszystkie pety, jak można się na tym ulepszyć, to jest naprawdę git i trzeba na tym dużo korzystać. Także widzowie, idziemy na Valentine's Event. Oczywiście te serca można zdobywać wszędzie, nie na Valentine's. Także już nas przetypało. Idziemy. Dobra, ja sobie otwieram te duże jaja. W ogóle jeszcze ani razu mi chyba nie wyleciał ten misio. Ani oczywiście huge. Ale może dzisiaj się to zmieni. Zobaczymy, widzowie. Oczywiście poza odcinkiem też będę otwierał. Ustawiamy sobie i lecimy, widzowie. Lecimy. Uwaga. Sufit core kolejny. Także teraz opening. Zobaczymy, co nam tutaj będzie wypadać. Uwaga. O, Golden Love Lion. To jest taki pecik. 714 trylionów tak po prostu sobie wypada. Aha, to jajko nie jest wcale trudne do zdobycia. Ja sobie trochę pofarbiłem, a ten Golden Lock Lion w wersji Rainbow wygląda następująco, także 1.66. Zobaczcie, jak one sypią normalnie. To jest po prostu niesamowite. Niesamowite. Golden Valentine's Cut to jest trochę gorszy. Tak? On jest ten. Ale ten misiek jest jeszcze lepszy. A ten misiek jest naprawdę trudny do wytropienia. Tak samo ten huge. Ale ja będę tak otwierał, że możliwe, że... No, nie wiem. Myślę, że na pewno mi wypadnie misiek. Ale huge wątpię. Ale misiek na pewno jeszcze z czasem wytropi. Także nie ma co się martwić. A my robimy dalej nasz opening. Siema, siema, siema. Siema. O kurde. Nie pokazuj zakorów. Siema. O kurde, co jest? Co wie? Jakby miałem tutaj przez chwilę żółtą głowę. Dobra, otwieramy dalej. Golden Love Lion. No akurat Golden Love Lion jest częściej niż ten Tupit Corgi. Jeżeli się odpali te boosty. No także ciekawie, ciekawie. Golden Valentine's Cut. Ogólnie jeżeli chodzi o te Tupit Corgi, to już widzieliście chyba w moim ekwipunku, jeżeli nie. Zdążyliście zobaczyć to raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. 12 takich Cupid Corgi mamy, także one naprawdę lecą i one są jeszcze w wersji Rainbow. Także powiedzmy, że otworzyłem już takich jajek Cupid Corgi, nie wiem, 100? Coś takiego. Około 100. Także ciekawie, ciekawie. My dalej to otwieramy. Nie wiem, widzowie, czy nie lepszy drop, jeżeli chodzi o tego miszkę i tego huge'a, to by był na tej skrzynce. To znaczy na jajku, ale nie ma już Golden Cupid Corgi. Na pewno wydam wszystko, co mam i będę jeszcze otwierał te jajka. To na pewno... O. Mamy już pełno, już nie możemy więcej trzymać petów. Aha, bo your inventory is
dobra. Nie możemy odebrać free gifta, bo your inventory jest full, dobra. O, zobaczmy gift. Jest gift. Gift od Nob 2. Chyba dobry pet, no dobry pet. Hardcore oczywiście odbieram. A inventory jest full, no dobra, zaraz sobie po to przyjdziemy. Idziemy najpierw do mine. Robić rainbow pety. Nie, zobaczymy. Cyk. Mamy dobre rzęsko. Cyk. Nie, walentyńska tu na razie nie robię, bo mają za mało procent szans. Ale oczywiście Cupid Corgi sobie przemieniam. Cyk. Ich mi nawet nie jest szkoda tak naprawdę. O, tutaj będzie jeszcze jeden za 88 i czy wypadnie? Jest, okej. Okay. Weźmy kolejne. Cupid Corgi w wersji Rainbow. I jeszcze Love Lions Teamwork. Nie wiem dlaczego Teamwork, ale dobra. Fajnie. Fajnie, naprawdę fajnie. A my lecimy teraz na Valentine World znowu. Także shop oczywiście i jeszcze jeden cyk. A zobaczmy widzowie, mamy jeszcze gifta? Kurde widzowie, może ktoś teraz dał? Tak. Aha, bo my mamy tego nieodebranego. Dobra, mamy takiego pecika. No to super. To super. Idziemy na Valentine's event. Po raz kolejny. I znowu otwieramy. Może spróbujmy teraz pootwierać trochę tych. Zobaczymy, czy tu będzie lepszy drop, czy raczej nie. Otworzymy sobie 10 takich i 10 takich i porównamy może. Okej, okay. Cupid Corgi. Jeszcze może Love Lion. Tak do indeksu. Może by wpadł, ale nie widzowie. Tutaj wcale nie ma jakiegoś słabszego dropu. Czy lepszego. Nawet zobaczmy, to jest biedniejsze jajko. Jak to kupujecie, to macie lepsze. Ja bym chciał chociaż tego Love Liona do indeksu. Nie no, Valentinska znowu. Ajajajajajaj. Uwaga. Nie. Nie no, niemożliwe, że nie będę miał tego peta do indeksu. Zwykłego Love Liona. To jest po prostu niemożliwe, także jeszcze sobie to chcę otworzyć. O, jest Love Lion. Tak, zwykły praniu. A 237T. A masz odpalone ultra laki? A git. Ale lepiej otwierać golden. Zdecydowanie. No. I zobaczcie, widzowie, jak w ogóle mi się szybko wypełnia te inwentory na razie. No, trochę nie fajnie, ale. No cóż, no cóż, no cóż. Także widzowie. Myślę, że już zaraz zakończymy ten odcinek. Czy zobaczmy, czy możemy coś zmienić na gold. Ogólnie nie wiem, czy są jakieś zadania. Na pewno sobie porobię, widzowie, trochę indeks. Żeby to lepiej trochę wyglądało. Zobaczmy. Tak, możemy nawet sobie zmienić Stupid Corgi. Nie, i spróbujmy. Nie no, hardcora to nie będę przemieniał.
A tego spróbujmy, widzowie. Udało się! Na 13%, widzowie. Normalny Lofion 237T. Dobra. Oczywiście... No, dobra, keyboarda dalej się nie udało. Chodźmy teraz te. Nie no, raczej nie. A tak, na 29%. O Jezu. Kurde, ale to dobrze. Bo jeszcze chcę iść tam. Dobra, Lovely, on niech się tak przepali po prostu. Oczywiście tutaj już nie siądzie tyle razy. Jakby teraz jeszcze siadło, to by było to wręcz trochę dziwne. A jeszcze sobie tutaj zmienimy. Ciki. Cyk Valentin z katy. Zobaczymy, czy się uda. Tak, jak udało się. Także mamy już dwa niepotrzebne walentyńska. Dobra. Także widzowie, ja myślę, że ten odcinek już powinien dobiec końca. Także pożegnam się teraz z wami, pa widzowie, i zapraszam was na kolejne odcinki.